Nazywam się Andrzej Chmielewski, mieszkam w Augustowie, mam 55 lat, dwójka dorosłych dzieci. Od lat aktywny jestem w polityce, byłem samorządowcem, m.in. wicemarszałkiem województwa podlaskiego. Działam również w Związku Zawodowym Rolnictwa Samoobrona. Należy na niego głosować. Andrzej Chmielewski, kandydat na senatora. 6 marca, czyli 2016 roku, odbędą się wybory uzupełniające do Senatu w Jowie. Mówi Beata Andrejas z Wrocławia dla Królewska TV. Pokażę Państwu, dlaczego należy na niego głosować. Normalnie nawoływaliśmy do bojkotu wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2015, ale tym razem jest wyjątkowa sytuacja w Jowie 59, zaraz go omówię, na ziemi suwalsko-łomżańskiej, łomżyńsko-suwalskiej, jak to woli. Dlaczego? Ano dlatego, że w Senacie III RP siedzi 61 senatorów PiS. A Platforma przegrała z Kretesem, ma tylko 34 senatorów i tutaj kilku PSL jednego i tu kilku niezależnych rzekomo. PiS ma większość także w Sejmie i w Senacie i prezydenta, czyli jest w stanie przepchnąć każdą ustawę, każdy akt prawny, i czyli czy takie ciało ustawodawcze jak Senat III RP kontroluje rząd, który także składa się z PiS, członków PiS. Pytanie zostawiam Państwu, bo chcemy się skoncentrować na tych wyborach 6 marca uzupełniających. Wyborach 25 października 2015 roku frekwencja co do wyborów do Senatu wynosiła 50%, ale w tym Jowie, i teraz przejdziemy już do szczegółów, w tym Jowie, który dla nas dzisiaj jest ważny, bo 6 marca odbędą się tam wybory uzupełniające, frekwencja wynosiła zaledwie 42%, czyli bardzo poniżej średniej. Wygrał oczywiście PiS. Ustąpił ten senator, odszedł i jest to bardzo duży JOW. Składa się z, może zbliżenie zrobimy, żebyście Państwo lepiej widzieli, z jakich ziem się on składa. Sejne. Ach, tu jest, od razu się podświetliło. Ja załączę ten link do PKW. Nie mylić z wojskiem. Państwowa Komisja Wyborcza, to jest skrót PKW. Więc powiat sejneński, powiat suwalski, augustowski, stąd właśnie pochodzi kandydat Andrzej Chmielewski, moniecki, grajewski, koleński, łomżyński, sama miasto Łomża i jeszcze zambrowski, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 powiatów, włącznie z miastem Łomża, prawdopodobnie na prawach powiatu, skoro tu się tak podświetla miasto Łomża. Liczba uprawnionych do głosowania 377 604 osoby. Wydano zaledwie w tamtych wyborach w październiku 2015, 25 października, 161 000 kart.
Liczba głosów ważnych 154 208, liczba głosów nieważnych 7417. I warto na tego kandydata głosować, ponieważ patrząc na przedwyborcze sondaże, można mieć wrażenie, że pan on startował już do również projekt zmiany konstytucji. Przesuniemy trochę dalej ten film. Link oczywiście załączymy także do filmu AP, dlatego że naszym zdaniem w obecnej konstytucji oczywiście sobie państwo mogli w całości oglądać. Rządzi niby rząd, ale prezydent odpowiada między innymi za politykę obronną, zagraniczną i jak zwykle historia pokazała, że jest to rozwiązanie takie nie za bardzo trafne do końca. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty życia społecznego, na przykład rolnictwo, no więc tutaj od lat twierdzimy, że należałoby powrócić do umów kontraktacyjnych, aby zagwarantować stabilność produkcji rolnej, stabilność cen, ponieważ jest to w wielu przypadkach produkcja sezonowa, zależy wszystko od pogody, więc wprowadzenie umów kontraktacyjnych, o co zabiegał Andrzej Leper, na przykład, jeżeli chodzi o skup świn, jakie to są media, byłoby rozwiązaniem bardzo dobrym dla rolników i społeczeństwa. No, te ceny dlatego nie skakałyby, nie było góry. Trzeba brać tutaj poprawki na pytania tego prowadzącego dziennikarza. Samoobrona zawsze była orędownikiem równego traktowania rolników w Unii Europejskiej. Nasze i co tu się w Polsce obecnie dzieje? Dopłaty, słynne dopłaty dla polecamy oczywiście też kontrwywiad KW, czyli Komitet Wyborczy. Liczymy na głosy Twitter, wiejskich i małomiasteczkowych. Samoobrona i Facebook Samoobrona. Zalinkujemy to oczywiście także. Wybierają te partie takie mainstreamowe, które są obecne w głównych mediach, również prywatnych, nie tylko publicznych. I natomiast te media numer telefonu zapominają do o tych małych miasteczkach, kandydata, o średniej, o rolnikach. I tutaj spodziewamy się największego poparcia. Na szczęście mówimy o wszystkich miejscowościach w regionie. Proszę pana, w oświadczeniu z 1 marca dotyczącym kryzysu na Krymie,